No, także ten. Podsumujmy ten 2018. Bo trochę się u mnie działo. Rozpoczęło się jak u Hitchcocka trzęsieniem ziemi, a dokładnie współpracą z Netflixem, gdzie z moją ekipą zrealizowaliśmy jeden z odcinków Czarnego Lusterka. Jestem z niego bardzo dumny. Wystąpiłem w reklamie Play z Jurkiem Owsiakiem, chociaż pewnie jestem jedną z dwóch osób, która o tym wie. O, tutaj jestem. Drugą osobą była moja mama. I też musiałam jej zapauzować, żeby zobaczyła. Nie mam pewności, że ona zobaczyła. Bo ona ma problem z jednym okiem i wydaje mi się, że ja byłem właśnie po tej stronie, gdzie to oko nie funkcjonuje za dobrze i że ona nadal widziała jak taką rozmytą plamę. Ale może się mylę. Ale już w ich 24-godzinnym live'ie dla WOŚP było mnie zdecydowanie więcej. Tylu youtuberów w jednym mieszkaniu i to w szczytnym celu. Długo nie mogłem zapomnieć tego wydarzenia. Wystąpiłem w romantycznej komedii pomyłek na kanale Abstrahuję, gdzie i tak mrówki Reziego, których w sumie na planie nie było, skradły cały show. Wraz z ekipą kumpli wybudowaliśmy prawdziwą dżunglę w domu, a ja później, tym razem z ekipą Obi, pomogłem przy remoncie balkonu. Coca-Cola wysłała mnie do Japonii, gdzie bez znajomości jakiegokolwiek języka miałem podpatrzeć, jak Japończycy przygotowują się do mundialu. Później wylądowałem w Rosji, na ich meczu z naszą rodzimą drużyną. Co to był za mecz? Zresztą, co ja będę mówić? Przecież sami pewnie widzieliście. Byłem stałym gościem komediowych filmów Danego Ferreriego i coś czuję, że jeszcze wielokrotnie u niego zawitam. Próbowałem nauczyć Tosię przeskakiwać na fotel, z takim sobie rezultatem. W ciągu roku wypiłem 94 espresso, mimo że nienawidzę smaku kawy. I do tego, gdy zamawiam, zawsze się muszę dopytać, czy na pewno dają szklankę wody do tego. Bo generalnie się do espresso daje szklankę wody, ale daje się do czegoś innego. W sensie, daje się, żeby tam jakoś kubki smakowe wymieszać, czy coś, nie znam się na tym. Ja to biorę do popijania i żeby zapomnieć, jak wódkę. Y nabrał mnie na swojego sobowtóra. Do dziś mu tego nie mogę wybaczyć. Wystąpiłem w Koło Plotka, gdzie gadałem niesamowite głupoty. Zacząłem tworzyć najbardziej kolorowy Instagram w Polsce. A przynajmniej taki mam cel. W ciągu roku robiłem tam sporo spontanicznych live'ów, gdzie między innymi czytałem na żywo fragmenty swojej książki. I obiecuję, że w przyszłym roku takich live'ów będzie więcej. Więc warto mnie zaobserwować. Tutaj link. Wymądrzałem się wraz z innymi twórcami na konferencji C-Bloggers w Łodzi. Tam też wręczyłem kanałowi MC nagrodę hasztagi roku w kategorii twórca wideo. W sumie to dziś nie wiem, czemu ja tam nie byłem nominowany. Moje zakola nie powiększyły się, więc jest spoko, ale za to strasznie posiwiałem ze stresu. Schudłem kolejne 2 kg, mimo że w czerwcu ważyłem prawie rekordowe 75 kg. A moje paznokcie już praktycznie zniknęły. Stałem się amiszowym mafiozo w filmie Wiktora Mrozika. Byłem kilka dni operatorem kamery w bezbudżetowym, pełnometrażowym filmie Janka Steifera. Do dziś nie powstał. Pewnie beznadziejnie nakręciłem, a Janek nie ma po prostu odwagi mi o tym powiedzieć. Więc Janku, bardzo cię przepraszam. Moja piękna facjata pojawiła się na specjalnych starterach Play wraz z moją osobistą dedykacją. Sławek, czyli mój przyjaciel, operator i prawa ręka w jednym, wziął ślub. Więc już mężem moim nie będzie. Pokazałem w dowcipny sposób, jak trudno rozmawiać ojcu z synem o pierwszym razie. Robert w swojej roli był genialny. Bartek bez przepisu zabrał mnie do lasu, gdzie zrobiliśmy ognisko niczym harcerze. Mimo, że harcerzem byłem w szkole dokładnie 3 dni. A później się wypisałem. Tosia stała się ulubieńcem wszystkich widzów mojego Instastory. I wcale się im nie dziwię. Pokazałem, jak wyglądają zakupy w Ikei każdego faceta. I jak można tam odnaleźć miłość swojego życia. Film okazał się niesamowitym sukcesem. Na tyle, że opowiadałem o tym na wydarzeniu Środa Dzień Bloga. Byłem strasznie zestresowany i beznadziejnie obcięty. Wraz z Y-kiem i Nadią z Beks wzięliśmy udział w specjalnym live w kuchni Lidla, gdzie robiliśmy rekordową ilość naleśników. No dobra, oni robili, bo mi tak średnio wychodziło. Poszedłem odwiedzić Gonkon, by pozazdrościć Krzysiowi świetnego eventu, jednocześnie poznając wielu swoich wspaniałych widzów. Wiktor Kiełczykowski wreszcie założył kanał, a ja gościłem u niego w kilku produkcjach. Jak coś, to polecam. Wybrałem się również na 2 koncerty. Zespołu Camp i Kwiatu Jabłoni. W zasadzie to 3, bo jeszcze byłem na takim specjalnym, charytatywnym, świątecznym SGH. I był też tam Karol Paciorek. Razem z Nierozczuloną rozpoczęliśmy bazgrołową serię na moim Instagramie. Przyznam, że miało być więcej fotek. No ale ona coś jest leniwa. A na Instastory wraz z Wedlem stworzyłem krótkie scenki rodzajowe. Takie tam śmieszne. Przynajmniej dla mnie. W konkursie Grand Video Awards zdobyłem nagrodę specjalną za użycie muzyki w moich filmach. W innych kategoriach musiałem obyć się smakiem nominacji.
Ania Ślęzak na moim przykładzie pokazywała, jak rozkochać faceta w wiedźminowej odsłonie. W podcaście Radioaktywnym opowiedziałem m.in. dlaczego boję się klubu 27. Jak dobrze, że już ten wiek mi minął. Dubbingowałem świnkę Ulong, czy jak to się tam czyta, w Dragon Ball Super. I było super. Serio. Chociaż nie ukrywam, że chciałbym więcej niż kilka linijek tekstu. Jak coś, to czekam na propozycję. U szparagów stałem się dziwnym Martinem. Naprawdę. Niech docenią, że zgodziłem się na tę aseksualną kreację. Maraton stoczył taneczną wojnę w Just Dance. A ja do dziś nie mogę się oderwać od tej gry. Byłem gościem Wojtka Kardysia w Radiu Campus. Opowiedziałem historię moich różowych konwersów, które trafiły do gabloty w złotych tarasach. Każdy mógł przyjść i je podziwiać. To chyba jest najbardziej osobliwa rzecz, jaka przytrafiła mi się w tym roku. Janek zmusił mnie do gościnnego występu na jego kanale w imię większych klików. Nie pomogło. Nadal go nikt nie ogląda. Więc taka mała prośba do was. Czy możecie go zasubskrybować, żeby mu nie było przykro? Czwarty rok z rzędu z Coca-Colą rozkręciliśmy świąteczną atmosferę. Tym razem padło na Kielce. I jak zwykle było magicznie. A ja na święta tym razem przygotowałem swój projekt życia. Zostałem świętym Mikołajem i wraz z moim licealnym kumplem Szymonem stworzyliśmy najwspanialszą piosenkę świąteczną, do której bawił się cały internet. Albo przynajmniej moi widzowie. Zobaczycie? Ten przebój jeszcze kiedyś będzie bardziej kultowy niż Last Christmas. Nawet Jacek Gadzinowski odwiedził nas na planie. A tydzień później pokazaliśmy światu 50-minutowy film dokumentalny o całym procesie powstawania tej piosenki. Popłakałem się tam. Ale już dawno przestałem wstydzić się łez. Razem z Maćkiem Dąbrowskim skrytykowałem kilkadziesiąt miniaturek z YouTube'owego Na Czasie, a w wywiadzie dla Na Temat nie szczędziłem gorzkich słów niektórym YouTuberom. Swojej opinii nie żałuję do dziś. Przemyślcie to, drodzy branżowi koledzy. Swój rok zakończyłem otwarciem zupełnie nowej grupy na Facebooku łączącej wrażliwych i twórczych ludzi, czyli Kolorowy Świat Martina. Chyba właśnie w tym roku to było dla mnie najważniejsze, że zrozumiałem wreszcie, że nie wyświetlenia, nie masa, a konkretni ludzie, którzy po prostu cenią cię takim, jakim jesteś, są najważniejsi. I takich właśnie widzów chciałbym cały czas mieć przy sobie. Z tego miejsca chciałbym też podziękować wszystkim ludziom, którzy przewinęli się przez moje życie w ciągu tego roku. Było was mnóstwo, ale wierzcie mi, że każdy z was jest jakąś taką małą cegiełką i spowodował, że jestem tu, gdzie jestem, myślę, jak myślę i jakie mam właśnie podejście do swojej twórczości aktualnie. Więc wielkie dzięki, że byliście, że jesteście i że mam nadzieję też będziecie. A wam, drodzy widzowie, obiecuję nie zawieść w 2019 roku. Jak już to w 2020. Ale to jeszcze rok, więc jakoś się dogadamy. Tymczasem trzymam kciuki za wasz rok, a wy trzymajcie za mój. Dzięki bardzo i do zobaczenia na kanale. I poza kanałem też w sumie. No, bo ja nie mówiłem, ale zamierzam się spotykać z moimi widzami, ale to ja później powiem, więc jakby co, to już możecie wyłączyć. Dzięki, pa.